Cud nad Wisłą, historyczne zwycięstwo, które zatrzymało falę bolszewizmu. Minęły 102 lata, upamiętnijmy bohaterów tamtych dni i po raz pierwszy przejdźmy ulicami Warszawy w Marszu Polskości. Miejmy ze sobą biało-czerwone flagi. A po marszu wielki piknik patriotyczny. Świętujemy siódme urodziny telewizji w Realu 24. Park Skaryszewski, znane nazwiska, gorące debaty. Tego nie możesz przegapić. 15 sierpnia widzimy się w Warszawie. Do zobaczenia. Dobry wieczór Państwu Krzysztof Lech Łuksza, telewizja w Realu 24. Witam państwa bardzo serdecznie w programie Rozmowa na poziomie. Naszym gościem jest pan dr Leszek Sykulski, ekspert do spraw geostrategii i geopolityki. Dobry wieczór, panie doktorze. Dobry wieczór, panie redaktorze, dobry wieczór Państwu. Zanim zaczniemy naszą rozmowę, tradycyjnie zachęcam do tego, żeby wspierać niezależną Poddolną telewizję w Realu 24 istniemy tylko dzięki Państwa wsparciu, dzięki Państwa hojności. Dziękujemy wszystkim tym, którzy nas wspierają. Jeżeli Państwo nas nie wspierają, zachęcamy do tego, jeżeli cenicie naszą pracę, jeżeli chcecie, żeby telewizja w Realu 24 trwała, żeby przetrwała. Zachęcamy oczywiście do uczestnictwa w Wielkim marsz Polskości, w... Pikniku Patriotycznym 15 sierpnia, 14 sierpnia, dzień wcześniej, Dzień Otwarty Telewizji w Realu 24. Zapraszamy wszystkich chętnych do odwiedzin, do wzięcia udziału w tych wydarzeniach i zaczynamy naszą rozmowę. Panie doktorze, pozwoli pan, że odczytam krótką notkę prasową na temat ostatnich wydarzeń na wyspie, no, kiedyś historycznie Formoza, dziś Tajwan, tak to się określa. Spójrzmy na ekran, pisze o tym dziennie Gazeta Prawna, ale nie tylko, bo o wizycie Nancy Pelosi na Tajwanie pisały wszystkie światowe media. Zakończyła się wizyta szefowej Izby Reprezentantów, na, Izby Reprezentantów USA na Tajwanie. Czytamy z Tajpej w środę po południu czasu lokalnego, Nancy Pelosi odleciała do Seulu, który jest kolejnym etapiem, etapem jej azjatyckiego turne. No i co jest tutaj istotne, to reakcja Chin. Chińskie MZ potępiło wizytę Pelosi na Tajwanie, określając ją jako poważną prowokację i igranie z ogniem. Chińska Armia Ludowo-Wyzwoleńcza ogłosiła, że przeprowadzi wokół wyspy ćwiczenia z użyciem ostrej amunicji oraz wysłała 21 samolotów, które naruszyły strefę identyfikacji obrony powietrznej Tajwanu. Chińska Armia ogłosiła również, że w czwartek rozpocznie, mające trwać do niedzieli, ćwiczenia w sześciu lokalizacjach wokół Tajwanu. Według Centralnej Agencji Informacyjnej miejsca ćwiczeń znajdują się w nefralgicznych dla Tajwanu miejscach blisko portów i lotnisk. Także napięcie w regionie wzrosło zdecydowanie, napięcie w relacjach Chiny-USA. Ja chciałbym zapytać Pana, Panie Doktorze, o ocenę tej sytuacji i dlaczego w ogóle do tego doszło? Czy widzieliśmy demonstrację siły, prężenie mózgów? Ze strony USA, niektórzy nawet mówią o prowokacji, czy też po prostu konsekwentną politykę stawiania komunistycznym Chinom, no po prostu pewnych barier? Jak pan to widzi? Myślę, że tutaj warto spojrzeć nieco szerzej, poza oczywiście tym napięciem, które wywołała wizyta Nancy Pelosi. No myślę, że ten element geopolityczny jest tutaj kluczowy. Pamiętajmy o tym, że już od czasu prezydentury Donalda Trumpa Stany Zjednoczone weszły na, można powiedzieć, wyższy poziom, jeśli chodzi o przeciwstawianie się polityce Chin czy wzrostowi potęgi Chin, może w ten sposób. Jeśli spojrzymy na pierwszy rok prezydentury np. Joe Bidena, to wcale nie dziwi fakt, że mamy tutaj do czynienia z odgrzaniem tematu Kład, czyli takiego czterostronnego formatu współpracy z Australią, Indiami, z oczywiście i, i, i w, tym, w tej orbicie wpływów amerykańskich jest także i Korea Południowa, i Japonia, i Tajwan. Pamiętamy, w zeszłym roku sformowanie Aukus, czyli tego. Sojuszu Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych i Australii, jeśli do tego dodamy jeszcze sformowaną w, w tym roku taki sformowany format, który się nazywa I2U2, od, czyli Indie, Izrael. Zjednoczone Emiraty Arabskie i Stany Zjednoczone, do tego jeszcze dołożymy porozumienia Abrahamowe, czyli porozumienia się Izraela, chociażby ze Zjednoczonymi Emirata, Emiratami Arabskimi, czy z Bahrainem, nazywane często takim zachodnim kładem, no to widzimy, że Stany Zjednoczone tkają taką sieć, tkają taką nić łączącą, oczywiście, w bardzo różny sposób, w bardzo różnej głębokości swoich sojuszników, tak aby przeciwstawić się, właśnie przeciwstawić się rosnącej potędze rosnącej potędze Chin. I tutaj samo przystąpienie nawet potencjalne już bardzo prawdopodobne Szwecji i Finlandii do sojuszu północnoatlantyckiego to nie jest tylko i wyłącznie kwestia budowania koalicji antyrosyjskiej. To jest szeroko pojęta pojęta sieć geopolityczna Stanów Zjednoczonych, która ma na celu właśnie, językiem geopolitycznym byśmy powiedzieli, integrację geopolitycznego Rimlandu, czyli tego obszaru brzegowego Eurazji, gdzie Europa jest tym tym półwyspem właśnie eurazjatyckim, bardzo istotnym z punktu widzenia Stanów Zjednoczonych i to Waszyngton buduje taki łuk współpracy strategicznej. Łuk współpracy strategicznej. i Niewątpliwie ta wizyta Nancy Pelosi jest, jest takim też papierkiem lakmusowym. Stany Zjednoczone testują na ile sobie mogą pozwolić, tak? Na ile sobie mogą pozwolić, a z drugiej strony także testują lojalność swoich sojuszników i to jest bardzo, bardzo istotna kwestia. Budując ten łuk strategiczny Stany Zjednoczone czy w postaci kład, czy w postaci Sojuszu Północnoatlantyckiego, czy I2U2, czy AUKUS, o którym już wspomniałem, tak naprawdę budują taką gęstą sieć sojuszy o różnej intensywności, różnej głębokości, których celem jest przeciwstawienie się kontynentalnym eurazjatyckim potęgom, czyli Chińskiej Republice Ludowej i Federacji Rosyjskiej. Dziś niewątpliwie jednym z celów strategicznych Stanów Zjednoczonych jest maksymalne osłabienie więzi tych dwóch państw, no i osłabienie jednego i drugiego oczywiście państwa, plus ich, ich, ich sojuszników, tak? Więc to jest, to jest taki, taki szersze, że tak powiem, geopolityczne spojrzenie. Natomiast oczywiście to, że... Dzisiaj y, mamy sytuację, w której y, st Stany Zjednoczone no, właściwie z jednej strony. Y, no, rozrywają, że tak powiem taką narrację o, jed, o jednych Chinach, no jest niczym innym jak próbą konsolidacji tego, tego środowiska międzynarodowego wokół pewnych wartości. Bo to jest pewien oczywiście sztafaż. Tak naprawdę chodzi o konkretne, realne interesy, o to, aby osłabić Chińską Republikę Ludową. To jest znacznie szersza układanka, jeżeli spojrzymy na ten sojusz amerykańsko-izraelski i na te ostatnie wizyty amerykańskich polityków na Bliskim Wschodzie, no to widzimy My, że tutaj mamy do czynienia z przygotowaniami do wojny z Iranem, która ma oczywiście drugie dno, bo nie chodzi o program tylko i wyłącznie nuklearny Iranu, ale chodzi przede wszystkim o uderzenie w interesy gospodarcze Chin. I to Chiny są dzisiaj głównym przeciwnikiem Stanów Zjednoczonych bez względu na to, jakie tam decyzje zapadły na szczycie w Madrycie. To, że tam Rosja została przedstawiona jako głównego, główny przeciwnik Sojuszu Północnoatlantyckiego, to wcale nie znaczy, że Dzisiaj dla Waszyngtonu Pekin jest, jest jakimś drugorzędnym przeciwnikiem. Nie, no właśnie to, to Pekin jest tym najważniejszym przeciwnikiem, a sama wojna na Ukrainie tak naprawdę z punktu widzenia samych Chin jest absolutnie marginalną marginalną kwestią. To jest taki konflikt, można powiedzieć, w, 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 cieniu, w cieniu byśmy powiedzieli, rywalizacji supermocarstw. Przez ostatnie dwie dekady widzieliśmy wojny interwencyjne, które prowadziły Stany Zjednoczone. Teraz jest taka wojna interwencyjna z Federacji Rosyjskiej, jeśli chodzi o zabieganie o swoją strefę wpływów. No, wśród polityki mocarstw, nie chcę powiedzieć, że jest to coś normalnego, ale to jest tragizm polityki mocarstw, o, których, o którym pisał John Mearsheimer. I tak to trzeba rozumieć. Tak, jeszcze skupiając się na tej sytuacji, czy potencjalny konflikt właśnie o Tajwan jest możliwy na ten chwilę, czy to tylko takie, no właśnie, prężenie mózgów, jakieś ćwiczenia i tak patrząc no, na to takim, powiedzmy, okiem laika, to wygląda na to, że USA tutaj z tej potyczki dyplomatycznej, jeżeli można tak to nazwać, wyszły zwycięsko, bo nie przestraszyły się deklaracji Chin. Chiny, no, różne deklaracje właśnie poczyniły, że tutaj nie wiadomo, co się stanie, tak naprawdę jeszcze chyba nic się nie stało i. Nancy Pelosi, trzecia osoba w państwie, w Stanach Zjednoczonych, no, zrobiła to, co chciała. Myślę, że, myślę, że ta ocena może być, może być słuszna. Tym bardziej, że wielu ekspertów wskazuje, że Chiny nie są dzisiaj gotowe do jakiejś większej operacji wojskowej. Mówi o, mówiąc o większej operacji wojskowej, mówię nie o kwestii ataku cieśniny tajwańskiej, nie o uderzeniu na sam Tajwan, ale o starciu ze Stanami Zjednoczonymi chociażby na Morzu Południowo, Południowo-Chińskim. Jeśli sobie przypomnimy wypowiedzi tajwańskich czołowych polityków, no na przykład ministra obrony yy, Tajwanu z października 2021, to on wtedy... Yy, Ostrzegał, że Chiny mogą dokonać ataku, mogą dokonać inwazji na wyspę. Ale dopiero gdzieś w okolicy 2025 roku, ponieważ, ponieważ Chiny, jego zdaniem, gospodarczo ani militarnie nie są jeszcze w stanie przeciwstawić się nie Tajwanowi, ale właśnie tej koalicji budowanej przez Stany Zjednoczone, takiej jak już jak powiedziałem, jak Kład, jak Aukus i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście Chiny mają coraz mniej czasu, biorąc pod uwagę te przygotowania Stanów Zjednoczonych, chociażby w postaci. Przekazania Australii okrętów podwodnych z napędem atomowym. No, to oczywiście może być pewnego rodzaju game changer, jeśli chodzi o sprawy militarne na, i sprawy operacyjne na morzu. Natomiast no, faktem jest, że, że te napięcia, które, które pojawiają się między Pekinem a Tajpej, mogą wywołać oczywiście jakieś ograniczone działania w postaci demonstracji zbrojnej, uderzenia rakiet w, na, na morzu w pobliżu Tajwanu, przelot, przelot samolotu, bojowych nad Tajwanem. No Pytanie oczywiście, jak zareaguje obrona powietrzna tego państwa, jak zareagują tego te y, politycy. Natomiast rzeczywiście dzisiaj jest tak, że Stany Zjednoczone starają się tkać tę nić, y, tych porozumień, i sama wizyta Nancy Pelosi jest z pominięciem, oczywiście y, nazwijmy to w cudzysłowie, zgody Pekinu, jest sukcesem Stanów Zjednoczonych, ale to jest oczywiście sukces, y, 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 który może być krótkotrwały, y, y, ponieważ Chiny mają oczywiście bardzo duże możliwości gospodarcze, Integracji państw, przede wszystkim euroazjatyckich i państw Afryki, i, i wykorzystywania tego w budowaniu także koalicji antyamerykańskiej. No wystarczy przypomnieć, że to południe, geopolityczne południe, przecież się integruje. I, i, I jeżeli spojrzymy na Amerykę Łacińską, na Afrykę Subsaharyjską, na sporą część państw, państw azjatyckich, to nie są to państwa proamerykańskie. Zresztą, jeśli spojrzymy na sankcje, które zostały nałożone na Federację Rosyjską po 24 lutego tego roku, to widzimy, że, że tak naprawdę no, wśród tych państw to jest 40 kilka krajów, no, przede wszystkim ściśle związanych ze Stanami Zjednoczonymi. Cała reszta państw dystansuje się wobec tego konfliktu i z perspektywy Ameryki Łacińskiej, czy z perspektywy Azji Południowo-Wschodniej, czy Azji Wschodniej, ten konflikt jest konfliktem absolutnie marginalnym. Więc, natomiast, gdyby rzeczywiście doszło do eskalacji tego napięcia, no to ja bym tutaj bardzo ostrożny w szafowaniu słowami, bo my bardzo często, my w sensie społeczeństwo polskie bardzo często używamy górnolotnych słów wojna pełnoskalowa i tego typu rzeczy, natomiast musimy sobie zdawać sprawę, że także na zachodzie, już nie mówiąc o, o Chinach używa się w ogóle innych pojęć strategicznych, pojęcie wojna pełnoskalowa jest pojęciem bardzo nieprecyzyjnym i nieodnoszącym się do pojęcia drabiny eskalacyjnej ile ilekroć mówimy w ogóle o stopniu, jakby konflikt zbrojny, każdy konflikt zbrojny ma swoją stopniowalność. Nazywa się to drabiną eskalacyjną i to pojęcie upowszechniła, upowszechniła amerykańska korporacja RAND. RAND Corporation już właściwie od lat 50. bardzo mocno rozwijała tę te, te koncepcję, a, a jej takim no, ojcem można powiedzieć był Herman Kahn. Bardzo znana postać w studiach strategicznych amerykańskich, człowiek, który był jednym z ojców Amerykańskich. Amerykańskiej doktryny termojądrowej, wojny termojądrowej. I to jest człowiek, który najpierw wprowadził taką 16-stopniową skalę eskalowania właśnie konfliktów, a następnie rozwinął ją już do, do granic, takich bardzo szczegółowych, do granicy do drabiny 44-stopniowej. No i gdybyśmy w ten sposób chcieli oceniać, to tak naprawdę do takiej wojny. O, jeżeli publicyści używają pojęcia wojna pełnoskalowa, to tak naprawdę są to te górne granice u Hermana Kana, łącznie z, z, z użyciem broni jądrowej, no czegoś takiego. Nie ma po 1991 roku. Są to ograniczone działania, jeśli chodzi o drabinę eskalacyjną. I zresztą proszę zobaczyć, że Sojusz Północnoatlantycki bezpośrednio też nie angażuje się na przykład na Ukrainie. I pytanie, jakby zareagował Sojusz Północnoatlantycki, gdyby doszło do jakiegoś ograniczonego starcia, czy to w cieśninie tajwańskiej, czy na Morzu Południowochińskim. Przenosimy się teraz w bliższą nam część świata, czyli południe Europy, Bałkany. I tutaj też w ostatnich dniach wiele napięcia pomiędzy Kosowem a Serbią. Wydawałoby się, że przyczyna tego napięcia jest prozaiczna, bo chodzi o tablice rejestracyjne, ale wiemy, że tak naprawdę chodzi o no, zasadniczo podkreślenie swojej państwowości przez Kosowo w stosunku do Serbów mieszkających tam. No, i mamy też tutaj zderzenie z jednej strony Serbii, która no jest sojusznikiem Rosji, w każdym razie utrzymuje przyjazne relacje z Federacją Rosyjską. Z drugiej strony Kosowo, które jest wspierane przez NATO. I czy to napięcie może się przerodzić według Pana w jakiś poważniejszy konflikt, nawet pomiędzy Rosją a NATO? Bo różne komentarze na ten temat się pojawiały. No tutaj z kolei też bym zachował dużą ostrożność, tak jak, tak jak wielu komentatorów, wielu analityków uważało, że w, 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 jeszcze w lutym tego roku, że dojdzie do jakiejś potężnej wojny rosyjsko-ukraińskiej z użyciem taktycznych ładunków jądrowych i będzie taka wojna pełnoskalowa w rozumieniu drabiny eskalacyjnej Hermana Kana, no wiemy doskonale, że skończyło się na, ograniczonych, na ograniczonej inwazji obejmującej południe i wschód. Tak samo tutaj oczywiście Rosja ma możliwości mobilizacji tak nazwijmy to geostrategicznej. Nie tylko w Kosowie, nie tylko w Serbii, ale także w Bośni i Hercegowinie. Jeśli chodzi o chociażby kwestie polityki lidera bośniackich Serbów Milorada Dodika, no to właściwie od, od lata 2021 roku widzimy, że ta separatystyczna retoryka bardzo mocno się zaostrzyła. Również w Bośni i Hercegowinie. Natomiast jeśli chodzi o Kosowo, to oczywiście tutaj nie chodzi o tablice rejestracyjne. Ten temat powraca, rozpoczął się z taką dużą mocą we wrześniu 2021 roku. Wtedy władze w Pristynie nakazały, żeby samochody z serbskimi tablicami rejestracyjnymi, które wjeżdżają, przekraczają granicę Kosowa. Płaciły po prostu tam chodziło by dajże o 5 euro od, od samochodu, to wywołało oczywiście dużą burzę. Pamiętajmy, że na północy Kosowa żyje około 50 tysięcy etnicznych, etnicznych Serbów, i właściwie od chwili proklamowania niepodległości przez Kosowo w 2008 roku, a wcześniej jeszcze przez Czarnogórę w 2006 roku. No to te napięcia między Czarnogórą a Serbią, Kosowem a Serbią cały czas, cały czas oczywiście narastają. Pamiętajmy, że nie byłoby żadnej niepodległej Czarnogóry. i żadnego niepodległego Kosowa formalnie w sensie prawa międzynarodowego, gdyby nie wsparcie Stanów Zjednoczonych. To Stany Zjednoczone są akuszerem niepodległości tych dwóch państw, które miały i jakby stworzenie tych, tych dwóch państw miało na celu osłabienie prorosyjskiej Serbii. I to przy, oczywiście w chwili Hegemonii Stanów Zjednoczonych, w chwili, kiedy Stany Zjednoczone są globalnym, były globalnym żandarmem i mogły sobie pozwolić na interweniowanie, gdzie chciały i jak chciały pod egidą oczywiście stanu, pod egidą ONZ lub bez egidy ONZ, ale generalnie pod sztandarami demokracji, praw człowieka itd. tak i tak dalej, to rzeczywiście takie takie zabiegi przynosiły, przynosiły korzyść Waszyngtonowi. Natomiast no, ta era hegemonii Stanów Zjednoczonych odchodzi, odchodzi powoli w niebyt i widać, że Stany Zjednoczone dzisiaj nie są w stanie być obecne wszędzie w takiej skali, jakby chciały. Zresztą, tutaj, najlepszy dowód tego, że w Polsce nie ma na stałe żadnej ciężkiej dywizji amerykańskiej, i nic nie wskazuje na to, aby taka stała, na stałe ciężka dywizja amerykańska, pancerna czy pancerno zmechanizowana była. No, to pokazuje, że Stany Zjednoczone mają swoje zainteresowania zupełnie gdzie indziej, te główne. Powiedzieliśmy sobie o Indo-Pacyfiku w kontekście Tajwanu, no ale. Też wspomniałem o Izraelu, o tym zacieśniającym się sojuszu izraelsko-amerykańskim. -izraelsko 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 no, deklaracja jerozolimska z tego roku, z lipca tego roku, jasno pokazała, jakie są priorytety Stanów Zjednoczonych. W związku z tym, oczywiście, tutaj należy zwrócić uwagę na to, że Belgrad bardzo mocno zacieśnia relacje z Pekinem. I to jest, moim zdaniem, klucz do odpowiedzi na Pańskie pytanie. Tutaj nie chodzi tylko i wyłącznie o kwestie rosyjskie, bo ta, ta obecność rosyjska na Bałkanach została, bardzo mocno osłabiona. Tu nie chodzi tylko i włącznie o powstanie Czarnogóry i Kosowa, ale przypomnę tylko na przykład udaremnienie zamachu sta, stanu w Czarnogórze, gdzie to rosyjskie służby specjalne maczały przy tym palce, natomiast tutaj przeciwdziałanie przede wszystkim służb natowskich przeciwdziałały temu. I tutaj nie chodzi o, tutaj tak naprawdę nie chodzi o Rosję. Chodzi o wpływy chińskie. Przypomnę tylko, że już trzy lata temu, w 2019 roku Belgrad chciał kupić rakietowe systemy obrony powietrznej od Chin. I wtedy się to nie udało. Zostało to sterpowane przez Stany Zjednoczone. Natomiast do tej transakcji doszło w tym roku, już po wybuchu wojny rosyjsko-ukraińskiej, takiej otwartej, otwartego konfliktu rosyjsko-ukraińskiego. I te sam, sześcioma bodajże samolotami transportowymi, te systemy zostały przekazane do Belgradu. No i to wywołało oczywiście bardzo nerwową reakcję w Waszyngtonie. I moim zdaniem te, ta eskalacja t, t, tych napięć jest pochodną właśnie tego. Tak jak już powiedziałem, Stany Zjednoczone tworzą łuk strategiczny strategiczne państw, które mają przeciwdziałać Wpływom chińskim i niewątpliwie w, w taki łuk strategiczny weszła Litwa, która jest, no, oczywiście też doprowadziła do stworzenia placówki dyplomatycznej Tajwanu z nazwą Tajwan w, w, w tytule, oczywiście. I stała się takim, no, można powiedzieć, jednym z czołowych proamerykańskich państw w tej części świata. I tak samo tutaj Kosowo jest tym, tym ważnym elementem do nacisku na, na, na Serbię. Niewykluczone jest oczywiście, że, że ten konflikt będzie eskalował do jakiejś formy wojny. Wojny. Jeżeli tak, to ja nie wykluczam, że dojdzie do efektu domina i że Bałkany zapłoną, zwłaszcza zachodnie Bałkany zapłoną. Myślę, że zbyt mało miejsca poświęcamy w Polsce w ogóle jakby Bałkanom Zachodnim, zupełnie inaczej niż, niż robią to Niemcy. Niemcy bardzo mocno eksponują te kwestie. I jeśli się przyjrzymy i kwestii Kosowa i Serbii i Czarnogóry, ale do tego dodamy jeszcze Republikę Serbską w ramach Bośni i Hercegowiny, no to mamy naprawdę potężny ładunek dynamitu, tak naprawdę mówiąc bardzo obrazowo, w tym kotle bałkańskim, który no, nieraz tak naprawdę zmieniał historię świata i, i wpływał. Także ja jeżeli będzie zaostrzać się rywalizacja amerykańsko-chińska, spodziewam się, że będzie dochodzić do różnego rodzaju lokalnych konfliktów o różnym stopniu intensywności, różnym stopniu intensywności, tak jak wojna na, y, wojna na Ukrainie jest elementem nie tyle, nie tyle, nie, nie tyle chęcią, że tak powiem, rozbudowy terytorialnej Federacji Rosyjskiej, co walką o nowy ład międzynarodowy, o wywrócenie tego stolika, którego gdzie, gdzie głównym krupierem były Stany Zjednoczone, że tak to, to określę, to, to tak naprawdę chodzi tutaj tak samo o zmianę ładu międzynarodowego. Jeżeli będzie narastała ta rywalizacja między dwoma supermocarstwami i ich blokami geopolitycznymi, Możemy się spodziewać zaostrzenia lokalnych konfliktów o różnej skali intensywności. Rosja w ostatnich dniach ogłosiła nową doktrynę morską, no dosyć ambitną, można powiedzieć, dotyczącą właściwie całego świata. Tutaj czytamy Polska The Times: Strategiczne cele rosyjskiej marynarki wojennej obejmują cały świat. Tak zakłada nowa doktryna morska przedstawiona przez Putina. Za głównego rywala Rosji uznaje się Stany Zjednoczone. I tutaj pytanie, czy świat się ma czego bać w takim razie, skoro no tutaj cały świat ta doktryna morska obejmuje, i też no, takie być może zdziwienie niektórych, ponieważ zawsze przedstawiano Rosję jako mocarstwo, czy też no, kraj, który pretenduje do roli mocarstwa lądowego w odróżnieniu do mocarstw, chociażby do mocarstwa Morskiego, jakim, jak się określa Stany Zjednoczone. Jak pan to skomentuje? Ja myślę, że świat nie ma się czego bardziej obawiać w 2022 roku niż w 2015, jeżeli chodzi o doktrynę morską Federacji Rosyjskiej. Myślę, że warto, ją, warto na nią patrzeć z nieco, szerszego, z nieco szerszej perspektywy. Po pierwsze jest to odpowiedź na szczyt madrycki na Sojuszu Północnoatlantyckiego i tak jak na szczycie madryckim NATO uznało Rosję za głównego przeciwnika Sojuszu, no tak Rosja tutaj uznała za Głównego przeciwnika Stany Zjednoczone. Byłbym bardzo zdystansowany wobec tych ambicji rosyjskich, jeśli chodzi o Ocean, budowę lotniskowców na Dalekim Wschodzie itd., tak itd. Tak Wiemy doskonale, jakie Rosjanie mają problemy jeśli chodzi o lotniskowiec admirał Kuzniecow, który jest unieruchomiony, wiemy o wiemy, znamy przypadek kazus krążownika Moskwa na Morzu Czarnym no Rosja ma problemy jeśli chodzi o marynarkę wojenną, natomiast jeżeli chodzi o flotę nawodną, że tak to, że tak to określę, natomiast siłą rosyjskiej marynarki wojennej nie jest flota nawodna, jest, są oto, atomowe okręty podwodne i to jest jakby ten, ten główny ten główny arsenał odstraszania Federacji Rosyjskiej, ponad 50 okrętów podwodnych o napędzie atomowym z głowicami jądrowymi to jest, to jest główna siła, jeśli chodzi o marynarkę wojenną Federacji Rosyjskiej. To, co jest istotne, jeśli chodzi o tę doktrynę, którą, którą podpisał Władimir Putin z okazji święta, właśnie marynarki, święta floty rosyjskiej, no to przede wszystkim fakt wyeksponowania Arktyki. Jeszcze raz, po raz kolejny Rosjanie bardzo mocno przekazują swojemu społeczeństwu i społeczeństwu, społeczności międzynarodowej, to, że taki komunikat, że Arktyka jest jednym z absolutnie kluczowych obszarów o znaczeniu strategicznym dla Federacji Rosyjskiej. I w kontekście gospodarczym, w tym energetycznym i w kontekście wojskowym i zabezpieczenie chociażby transportu północną drogą morską jest absolutnie jednym z priorytetów i na tych 55 stronach doktryny morskiej możemy sobie o tym dokładnie przeczytać. Północna droga morska ma oczywiście istotne znaczenie, bo gdyby doszło hipotetycznie do zaognienia sytuacji na Indo-Pacyfiku, Tajwański, na Morzu Południowochińskim, na Morzu Wschodniochińskim, no to alternatywną drogą z Chin do Europy jest właśnie północna droga morska, bądź połączenia lądowe kontynentalne w Eurazji. I to jest taki i dlatego to jest bardzo istotne, bo Rosja zacieśnia relacje gospodarcze z Chinami. Wiemy o, o, o kwestii gazociągów i e, i, I tutaj niewątpliwie także te złoża węglowodorów w Arktyce, stanowią bardzo istotny element, jeśli chodzi o kształtowanie polityki gospodarczej Federacji, Federacji Rosyjskiej. Więc ja bym tutaj nie przesadzał, nie na pewno nie straszył potężną marynarką wojenną Rosji, bo wiemy doskonale, jakie te problemy są. Faktem jest, że Rosja ma po, duży potencjał ostraszania, jeśli chodzi o siły nuklearne, no ale wiemy doskonale, że żeby wejść na poziom wojny nuklearnej, to jest jeszcze bardzo daleko. Natomiast to, co jest moim zdaniem, najistotniejsze w tej. W tej doktrynie to fakt wyeksponowania znaczenia Arktyki dla, dla Rosji i moim zdaniem Rosja rzeczywiście będzie rozwijała swoje, swoje zdolności, swój potencjał wojskowy w tym, w tym, w tym, w tym rejonie w tym, i będzie także rozwijała jakby swój potencjał gospodarczy, będzie rozwijała kwestie eksploracji węglowodorów, w tym oczywiście cała flota Lodołamaczy, także o napędzie atomowym moim zdaniem będzie kontynuowana ten rozwój tej floty Lodołamaczy. Niezwykle ciekawe kwestie. Jesteśmy na żywo. Mamy pytania od naszych widzów. Zachęcam Państwa do zadawania tychże pytań. Pytanie od użytkownika RomB, w jaki sposób potencjalny konflikt Ameryki z Chinami wpłynie na sytuację konfliktu na Ukrainie? Jeśli Azja jest dla Ameryki ważniejsza, jak realne jest, że będą się chcieli wysłużyć nami? Myślę, że przede wszystkim musimy sobie zdawać sprawę, że od chwili ogłoszenia zwrotu amerykańskiego ku Azji, mówimy tutaj o latach 2010-2012, w chwili kiedy jeszcze prezydentem Stanów Zjednoczonych był Barack Obama, kiedy Hillary Clinton pełniła funkcję sekretarza stanu, został ogłoszony ten zwrot ku Azji, często nazywany w, przez, przez niektórych analityków pivotem na Pacyfik. No i od tego czasu ten, ten główny. Ciężar zainteresowania strategicznego Waszyngtonu spoczywa właśnie na obszarze Indo-Pacyfiku. W ogóle to pojęcie Indo-Pacyfik zostało przecież upowszechnione przez Stany Zjednoczone, przez amerykańskich strategów, flota, która operuje na Indo-Pacyfiku, grupy lotniskowcowe, które są kierowane na Indo-Pacyfik. No to wszystko jest terminologia amerykańska przecież. I jeżeli rzeczywiście doszłoby do jakiegoś gorącego starcia, ja teraz nie, nie, okre, nie chcę teraz określać tego mianem takim publicystycznym wojny pełnoskalowej, bo to jest pojęcie bardzo nieprecyzyjne. Ale gdyby rzeczywiście doszło do starcia kinetycznego, nawet jakiegoś ograniczonego między Tajwanem a Chinami, między Chinami a Koreą Południową, na przykład, to niewątpliwie ta główna uwaga strategiczna Stanów Zjednoczonych przesunęłaby się jeszcze bardziej w stronę Azji i Pacyfiku. Podobnie zresztą moim zdaniem, gdyby doszło do y, uderzenia Izraela na Iran. Również ta strategiczna uwaga przeniosłaby się tam. I, te, i ten fakt, o którym już wspomniałem, że nie ma dalej decyzji o tym o stałej dyslokacji amerykańskiej ciężkiej dywizji w Polsce jasno pokazuje, że Amerykanie chcą mieć dużą swobodę, chcą zachować elastyczność strategiczną ja się nie dziwię, znaczy o tym mówił oficjalnie generał Ben Hodges były szef wojsk amerykańskich dowódca wojsk amerykańskich w Europie natomiast no, pamiętajmy, że że jakby no, bliższa koszula ciału dla Stanów Zjednoczonych Izrael jest bliższym sojusznikiem Polska, Korea Południowa jest bliższym sojusznikiem niż Polska, podobnie Japonia czy, czy Australia. I no jakby tutaj musimy sobie znać, znać swoje miejsce w szeregu i zdawać sobie sprawę, że jeżeli dojdzie do gorącego konfliktu czy na Bliskim Wschodzie, czy na Indo-Pacyfiku, wtedy ta obecność amerykańska, zwłaszcza te możliwości operacyjne operowania Stanów Zjednoczonych, ta zdolność do projek przysłowiowej projekcji siły, zmaleje i zostaniemy po prostu z większymi problemami tutaj. Rozumiem to doskonale Niemcy, rozumiem to Francuzi, którzy w Sposób niezwykle zachowawczy stosują się, zachowują się wobec wojny na Ukrainie. Proszę zobaczyć, że Polska jest zaraz po Stanach Zjednoczonych. Druga w kolejności, jeśli chodzi o pomoc dla Ukrainy, militarną pomoc dla Ukrainy. To jasno pokazuje, gdzie, że tak powiem, sytuują się tutaj interesy strategiczne. Pytanie krótkie zadaje Piotr Karabela: Czy Rosja zaatakuje Polskę? Krótkie pytanie, krótka odpowiedź. Nie jest to wykluczone. Pytanie w takim razie od Tomasza Nowaka. Czem, dlaczego Polska nie może się zachowywać tak jak Węgry? Rozumiem, że chodzi o politykę względem Ukrainy. Tak, no polityka zagraniczna i polityka bezpieczeństwa wynika z wielu różnych czynników, nie tylko z geografii. Bardzo często polscy politycy, którzy, czy, czy analitycy, czy publicyści, którzy krytykują znaczenie geopolityki, nagle kiedy są pytani o politykę wobec Rosji, mówią, że nasza geografia nam nie pozwala prowadzić innej polityki wobec Rosji. No to jest oczywiście nieprawda. To jest determinizm. Determinizm nie jest nie jest, nie jest geopolityką, a geopolityka nie jest determinizmem. Polska nie prowadzi takiej polityki wobec Ukrainy, wobec Rosji, jak Węgry. Dlatego, że wpływy amerykańskie w Polsce, w Polsce są o wiele, o wiele głębsze, o wiele szersze niż, niż, w, niż w Budapeszcie. I to wynika oczywiście z całej historii zimnej wojny, z działalności amerykańskich służb specjalnych w Polsce. Sporo na ten temat pisał IPN o podporządkowaniu polskiego wywiadu cywilnego amerykańskim służbom specjalnym. Tutaj warto chociażby odesłać naszych widzów do książki Koniec Imperium MSW, wydanej przez Instytut Pamięci Narodowej. Tam macie Państwo, szeroko opisane to, to podporządkowanie polskiego wywiadu służbom specjalnym Stanów Zjednoczonych, jest też na IPN TV, na, na w serwisie YouTube, jest, jest też bardzo ciekawa dyskusja, którą prowadził Piotr Wojciechowski właśnie z autorem tej książki Koniec Imperium MSW, czy właśnie polski wywiad cywilny został podporządkowany służbom amerykańskim. Polecam, to, to jasno, to, to rzuca oczywiście bardzo wiele wątków, bardzo wiele światła na, na polską politykę zagraniczną po 1989, ale odpowiadając krótko Polska polityka różni się tym od polityki węgierskiej, ponieważ wpływy amerykańskie w Polsce są o wiele, o wiele większe i ta zdolność do swobody, do manewru, do elastyczności w polityce zagranicznej i bezpieczeństwa jest bardzo niewielka, jeśli chodzi o Trzecią Rzeczpospolitą? Pytanie zadaje użytkownik RF1, troszkę bardziej rozbudowane. Jeżeli teraz nie dojdzie do wojny USA Chiny, to jak długo według pana potrwa proces ekonomicznego osłabiania USA w wyścigu z Chinami? Aż do potencjalnej zapaści gospodarczej USA? No musimy tutaj spojrzeć. To pytanie jest bardziej skomplikowane. To znaczy, ja bym nie redukował naszego spojrzenia na stosunki międzynarodowe tylko i wyłącznie do walki państw. Że patrzymy tutaj Stany Zjednoczone, tutaj Chiny, Francja, Niemcy i tak dalej. Musimy sobie zdawać sprawę z znacznie głębszych procesów. Musimy sobie zdawać sprawę z roli, jaką dzisiaj na świecie odgrywają wielkie, ponadnarodowe korporacje, także korporacje finansowe. Jeśli spojrzymy sobie na BlackRock's, czy na Vanguard, czy na inne tego typu potężne organizacje finansowe i to, w jaki sposób one podporządkowują sobie państwa, całe państwa, no to zupełnie inaczej spojrzymy. Spójrz na to, czym jest tak, na, tak naprawdę ta cała doktryna zrównoważonego rozwoju, ta perspektywa roku 2030. Poczytajmy książkę, której współautorem jest Klaus Schwab o wielkim resecie. No, zobaczymy wtedy, że tak naprawdę z takiej perspektywy, jeśli spojrzymy interesów globalnych korporacji ponadnarodowych, transnarodowych i, i spojrzymy na całą agendę 2030. I odpowiemy sobie na pytanie, czy dzisiaj wojna na Ukrainie, ta agresja rosyjska na Ukrainę otwarta, może sprzyjać realizacji agendy 2030, czy też nie, no to ja bym nie był taki tutaj, że tak powiem, nie negowałbym tego. To znaczy, nie, nie uważam, że dzisiaj wojna na Ukrainie przekreśla na przykład agendę 2030, czy oddala wizję bardzo wielu ekspertów, osób wpływowych z grupy Bilderberg, czy czy ze Światowego Forum Ekonomicznego, od, od, od tej wizji, którą przedstawił Klaus Schwab. No wcale tak nie uważam, wręcz odwrotnie. Uważam, że m, tego typu konflikty lokalne mogą sprzyjać, mogą sprzyjać y, tym procesom poprzez recesję, głęboką recesję gospodarczą, która będzie skłaniać część państw do rezygnacji ze swojej suwerenności na rzecz podmiotów ponadnarodowych. Tu nie chodzi tylko o zadłużanie się w Międzynarodowym Funduszu Walutowym, w Banku Światowym, w prywatnych, m, w prywatnych konsorcjach, ale chodzi Chodzi przede wszystkim o różnego rodzaju projekty integracyjne. Im silniejsze państwa narodowe, tym trudniej zrealizować takie wizje, jak na przykład wizja Europy federalnej. Im państwa narodowe słabsze, im słabsze gospodarki, im więcej problemów wewnętrznych, migracyjnych, energetycznych, żywieniowych, żywnościowych, bez, szeroko pojętego bezpieczeństwa, tym łatwiej narzucić pewną wizję ponadnarodową. I pytanie, które będzie już ostatnim w naszym programie. Margot Burga pyta: Proszę odpowiedzieć, co Polska może zrobić, żeby była, żeby była bezpieczna? No, to pytanie można potraktować jako pytanie rzeka, i można potraktować jako pytanie bardzo lapidarne. Ja tak to potraktuję. Co, co można zrobić? No, myślę, że można mądrze wybierać w wyborach. Bo to pozostaje nam i na pewno można, można się edukować. I to na takim poziomie, że tak powiem, absolutnie elementarnym, jednostkowym, to można na pewno robić. A z punktu widzenia pojedynczego człowieka, czy pojedynczej rodziny, tej najmniejszej komórki społecznej, myślę, że warto oczywiście mieć, mieć, mieć w głowie to, że w, w sytuacji kryzysu, w sytuacji naprawdę trudnej, warto, warto liczyć na siebie, na swoją rodzinę, na swoich przyjaciół, na otoczenie takie najbliższe, dlatego że znają, z raporty Najwyższej Izby Kontroli może być bardzo trudno, jeśli chodzi o pewien pułap pomocy państwa na wypadek jakiegoś konfliktu, na wypadek jakiegoś wielkiego kryzysu. Także warto się dywersyfikować, warto się zabezpieczać, warto mieć zapasy, warto mieć ten krąg ludzi najbliższych, na których można, można polegać, warto się edukować, warto podejmować mądre wybory polityczne, takie, które nie będą powodowały wpychania Polski do wojny, bo niestety obecnie jest tak. To jest moje oczywiście subiektywne zdanie, że rządzący Polską wpychają Polskę, czy właściwie może inaczej, to Stany Zjednoczone, ludźmi rządzącymi obecnie Polską, Polską wpychają nas do wojny na wschodzie, a ja zawsze powtarzam, nie idźmy na tę wojnę. To jeszcze to było przedostatnie pytanie. Muszę dopytać odnośnie tego wpychania Polski do wojny, czy rzeczywiście możemy się spodziewać, że Polska bardziej aktywnie będzie uczestniczyć w tym konflikcie, że jak mamy sobie to wyobrazić, że na przykład polscy żołnierze będą wysłani, no przecież jesteśmy w NATO, więc jakby to mogło wyglądać? Ja myślę, że też wspomnieliśmy o tych Bałkanach, o które pan redaktor zapytał. To jeżeli już chcemy uzupełnić ten obraz, no to warto dodać jeszcze państwa bałtyckie, które są członkami NATO, ale do, warto dodać także Mołdawię, która członkiem NATO nie jest. A wiemy doskonale, że Rosja posiada swoje wojska w Naddniestrzu, w Naddniestrzańskiej Republice Mołdawskiej i eskalacja w, z kolei w tam i nacisk, który może Moskwa wywierać z tyra z pola na Kiszyniów, również powinien. Jak najbardziej być w naszej, w naszej orbicie zainteresowań, ponieważ może to doprowadzić do interwencji rumuńskiej z kolei w Mołdawii, czyli państwa natowskiego. Mówię o Rumunii oczywiście. Jakby się to mogło, jak, jak mogłoby to wyglądać? No, Polska już bardzo mocno popiera Ukrainę. Tak jak powiedziałem. Jesteśmy drugim co do, jesteśmy państwem drugim na liście co do największej pomocy militarnej, która przekazywana jest na Ukrainę. To i Kraby, i T72, i PT91 Twardy, i cała pomoc szkoleniowa tutaj na terytorium Polski, ale to także polscy najemnicy. Najemnicy z Polski, z Polski którzy walczą na Ukrainie, którzy giną na Ukrainie, docierają do nas strzępy informacji. I co jakiś czas pojawiają się informacje, że ktoś mniej lub bardziej znany zginął, tak jak jeden z tych zawodników. MMA mieszanych sztuk walki, które niedawno zginął, o czym zresztą szeroko media informowały, ale to jest oczywiście wierzchołek góry lodowej. Musimy sobie zdawać sprawę, że również polski wywiad, polskie służby specjalne są zainteresowane w, we wspieraniu Ukrainy. I oczywiście dalsze, dalsze wspieranie militarne jest całkiem, całkiem możliwe, wydaje się prawdopodobne. Mówi się o różnych wariantach. Nie chcę tutaj spekulować, nie chcę niepotrzebnie wzbudzać jakiegoś niepokoju, strachu itd, i tak dalej. Natomiast moim zdaniem Stanom Zjednoczonym będzie zależało na tym aby y, aby włączyć y, y... Aby włączyć większe, większe siły tutaj ze strony swoich junior partnerów do osłabiania, osłabiania Rosji. I to jest oczywiście w interesie także Ukrainy. Ukraina, która bezpośrednio ściera się z Rosją, poza oczywiście tym pośrednim wsparciem, no jest osamotniona. Nie ma tam oficjalnie przynajmniej żołnierzy innych państw, nie ma obcych brygad sojuszniczych, jakichś dywizji sojuszniczych, które mogłyby ich wesprzeć. Nie ma zamkniętej przestrzeni powietrznej nad Ukrainą. Przecież Sojusz Północnoatlantycki mógłby to zrobić nie robi tego, bo nie chce wejść na wyższy poziom dra tej drabiny eskalacyjnej, nie chce wejść do pełnoskalowej wojny z Rosją i tego nie chcą społeczeństwa, ani Niemiec, ani Francji, ani Włoch, to jest oczywista sprawa. Natomiast w Polsce ten poziom, ten bębenek wojenny jest na tyle wysoko, że tak powiem, podbijany, że moim zdaniem różnego rodzaju prowokacje w tym zakresie mogą być uskutecznione i chociażby kwestia blokady Kaliningradu. Proszę zobaczyć, że w przestrzeni medialnej pojawiają się opinie profesorów, generałów w stanie spoczynku, którzy mówią o potrzebie na przykład blokady obwodu Kaliningradzkiego. No, taka sytuacja doprowadziłaby do eskalacji militarnej z Federacją Rosyjską. To jest jeden oczywiście z możliwych scenariuszy. Oby nie. Ja podsumuję to tak, oby to wszystko nie skończyło się dla Polski jakąś wielką tragedią, bo starczy już tych tragedii w naszej historii. Bardzo dziękuję panie doktorze za ciekawą rozmowę, za bardzo ciekawe analizy. Pan dr Leszek Sykulski był naszym gościem. Dziękuję, panie redaktorze, dziękuję państwu. Dziękujemy państwu za uwagę. Zachęcamy do tego, żeby wspierać telewizję w Realu24. Jeżeli cenicie naszą pracę, jeżeli cenicie to, co robimy, jeżeli cenicie ten format programów, który państwu prezentujemy, czyli merytoryka, ale brak poprawności politycznej, to zachęcamy do tego, żeby nas wesprzeć, bo w, tej, w ten właśnie sposób umożliwicie państwo nasz rozwój, tak naprawdę też przetrwanie. Telewizja w Realu 24 utrzymuje się z Państwa wpłat. Istniejemy dzięki naszym widzom, za co bardzo, bardzo dziękujemy. Ja się nazywam Krzysztof Łuksa i zachęcam oczywiście do tego, żeby śledzić naszą ramówkę, oglądać nas jutro. Widzimy się w przeglądzie prasy 8.30. Do zobaczenia.